Cześć, z tej strony Damian Jaruszewski, apki.com.pl. Dzisiaj mam dla Was recenzję świetnej gry, Rayman Adventures. Rayman to seria, która jest znana już od 1995 roku, jeszcze od czasów pierwszego PlayStation. Sympatyczny stworek szybko zdobył serca graczy na całym świecie, ale od pewnego czasu dobrze radzi sobie nie tylko na konsolach, ale też na urządzeniach mobilnych. A najnowsza odsłona pod tytule Adventures jest najlepszą jak do tej pory grą z serii, przynajmniej jeśli mówimy o rynku mobilnym. Rayman Adventures to kolejna odsłona mobilnych przygód sympatycznego stworka. I trzeba przyznać, że Ubisoft po raz kolejny stanął na wysokości zadania. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to świetna oprawa wizualna. Sami możecie zobaczyć, jak rewelacyjnie prezentuje się gra. Grafika jest przyjemna i kolorowa, a poszczególne postacie zostały zaprojektowane z należytą starannością. Wiele dobrego można także powiedzieć o muzyce i dźwiękach. Poszczególne kawałki wpadają w ucho, a odgłosy dobiegające z głośnika nie irytują, a wręcz uprzyjemniają rozgrywkę. Jeśli już przy rozgrywce jesteśmy, to jest ona niezwykle przyjemna i szalenie wciągająca. Do pokonania mamy dziesiątki, jeśli nie setki poziomów, z których każdy jest inny od poprzedniego. Na każdej planszy mamy też inne zadania do wykonania. Na przykład zebrać wszystkie lumy, czyli takie małe, sympatyczne stworki, zniszczyć wszystkich przeciwników, uratować Tensis, czyli jeszcze inne biedne stworki, lub po prostu przejść dany poziom w odpowiednim czasie. Każda przygoda składa się z około 5 poziomów, po ukończeniu których dostajemy jajko, z którego wykluwa się mała kreatura. No właśnie. I te kreatury mogą nam pomagać w pokonywaniu kolejnych poziomów. Dzielimy je na 3 rodzaje. Pierwszy może wciągać lumy, dzięki czemu ich zbieranie jest dużo łatwiejsze. Drugi rodzaj pomaga w odnajdywaniu tajnych skrytek i przejść na planszę. Przydaje się przede wszystkim wtedy, gdy mamy ratować Tensis. No i trzeci to wojownik, który może nas uratować przed przeciwnikami. Na każdym poziomie możemy skorzystać z maksymalnie 3 pomocników dowolnego rodzaju. Problem polega na tym, że trzeba je karmić. No i tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii. W Rayman Adventures nie ma klasycznego mechanizmu energii, który odnawiałby się co kilka minut. Jeśli się postaramy, to możemy grać bez przerwy nawet przez kilka godzin. Musimy tylko zbierać jedzenie, aby móc karmić naszych pomocników. A ci są niestety potrzebni. Co prawda wiele poziomów da się przejść bez ich pomocy, ale jeśli liczymy na maksymalną nagrodę, to będą oni konieczni. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwe jest granie przez kilka godzin bez przerwy. A najgorsze jest to, że chce się grać tyle godzin. Rayman Adventures cholernie wciąga. Sam od kilku dni nie mogę oderwać się od tej gry. Mam za sobą już kilka przygód i udało mi się uzbierać spore zapasy jedzenia. Jak na razie nic nie wskazuje na to, abym musiał korzystać z mikropłatności, a tych oczywiście w grze nie brakuje. Jeśli szukacie fajnej platformówki dla siebie lub dla dzieci, to Rayman będzie idealny. Tylko nie proponujcie gry młodszym dzieciom, bo jednak jest dość wymagająca i bez dobrego refleksu się nie obędzie. Gdybym miał wystawić ocenę recenzowanym grom, to Rayman Adventures spokojnie dostałoby do mnie 9,5 na 10. To naprawdę świetna gra i mogę ją polecić niemal każdemu. Jeśli podobał Ci się filmik, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Dzięki temu będę mógł robić kolejne recenzje gier i aplikacji mobilnych. Link do pobrania Rayman Adventures znajdziecie w opisie do filmu. A tymczasem do usłyszenia.